Osiedlowa kultura i sztuka to cykl programów, w których pokazujemy Państwu, co dzieje się na wrocławskich osiedlach. To m.in. koncerty dolnośląskich zespołów, pokazy tańca, warsztaty, a także wystawy. Rozpoczynamy od osiedla Powstańców Śląskich. To tutaj w Parku Tadeusza Różewicza odbył się koncert zespołu Chill Love. Ja jestem z zawodu kompozytorem, skończyłem Wrocławską Akademię Muzyczną. Ania jest pianistką, wokalistką. Na co dzień gramy autorską muzykę, tworzymy duet Chill Love, tylko jest to muzyka elektroniczna, troszeczkę może niszowa, jeżeli chodzi o takie przedsięwzięcia jak dzisiejszy piknik, ale też wiele lat graliśmy ze sobą akustycznie, czyli fortepian i wokal. I graliśmy wtedy już wszystkie najpopularniejsze covery, niektóre w naszych autorskich aranżacjach. W tym roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury razem z OKIS-em o to, aby na wrocławskich osiedlach była kultura i sztuka, żeby wystąpili artyści. To jest taka trochę kopia, trochę pilotaż programu, który robimy na Dolnym Śląsku, że w małych miejscowościach, w jakichś odrestaurowanych pałacach, w stodołach, w kościołach jeżdżą artyści i występują. Zaczynamy na wrocławskich osiedlach. Powstańców Śląskich złożyło jako pierwszy wniosek. No i dzisiaj jesteśmy w parku Różewicza na wspaniałym pikniku rodzinnym. Zdecydowaliśmy się na wsparcie artystów z Dolnego Śląska i na to, żeby oni mieli okazję wystąpić we Wrocławiu. No a takim naturalnym partnerem, no wakacyjnym, trzeba to powiedzieć wprost, są właśnie osiedla, bo na osiedlach odbywają się teraz różnego rodzaju działania. Nie tylko festyny, bo akurat dzisiaj jesteśmy na festynie, ale jest to tak naprawdę wakacje, to jest jedyny moment, kiedy osiedla, rady osiedli mogą coś organizować w plenerze dla mieszkańców, bo potem po prostu nie ma jak, bo jest za zimno, a osiedla na ogół nie dysponują żadnymi salami koncertowymi, teatralnymi. Kultura osiedlowa, czyli ta kultura najbliższa mieszkańcom, ta kultura, która pozwala wszystkim, bez względu na zasobność portfela, bez względu na sytuację materialną, bez względu na to, kim są w życiu codziennym, bytować z naszą kulturą, a w szczególności chcemy promować tę kulturę dolnośląską, czyli kulturę nie zawsze obecną we Wrocławiu, a bardzo wartościową, kulturę, która jest warta promocji również na naszych osiedlach i która mogłaby pod te nasze strzechy nie trafić, natomiast dzięki takim wydarzeniom jak dzisiejszy festyn mieszkańcy mogą się zapoznać z twórczością takich zespołów jak na przykład właśnie Chill Love. Ludzie chcą tej muzyki, my chcemy grać, chcemy mieć dla kogo grać i wtedy już dla mnie osobiście pozostaje tylko to, by zagrać tę muzykę dobrze. Nieważne, czy jesteśmy w NFM, czy jesteśmy na pikniku rodzinnym na osiedlu we Wrocławiu, ale po prostu gramy dobrze i dajemy ludziom rozrywkę na właściwym poziomie.
atrakcją podczas festynu w parku Tadeusza Różewicza był oczywiście koncert zespołu Chill Love, ale to także wiele innych ciekawych wydarzeń, jak bańki mydlane, pokaz rękodzieła, a także mnóstwo atrakcji sportowych. Podoba mi się to, że to integruje też społeczeństwo lokalne. To jest A, B. Jest dużo atrakcji dla dzieci. I przy okazji muzyka, więc można też potańczyć, pograć trochę sportu i dobrze się bawić. Przyszłyśmy tutaj, bo mieszkamy w sumie tutaj. Zobaczyłyśmy, że jest festyn, więc postanowiliśmy skorzystać, a że jest rodzina z małymi dzieciaczkami, więc jesteśmy. Super opcja, no bo można się spotkać, nawet też poznać sąsiadów, fajnie spędzić czas, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. I naprawdę jest sporo atrakcji dla dzieci, przede wszystkim bańki mydlane. I to pan jest naprawdę na wysokim poziomie, bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy w takiej formie baniek, takich wielkich. Jeszcze właśnie indywidualnie do każdego dziecka podchodzi, żeby jakby zamyka w bańce te dzieci, więc jest taka naprawdę dla nich coś nowego. Na wielki plus jeszcze ta muzyka, bo ogólnie to chodziliśmy po wielu festynach już teraz w okresie wakacji, ale na przykład muzyki nie było, prawda? Udało się zdobyć środki z Narodowego Centrum Kultury, czyli z Ministerstwa Kultury i Sztuki, ale też z samorządu województwa dolnośląskiego. Oczywiście te środki są niewystarczające dla wszystkich ratosiedla, ale jest to, tak jak mówiłam, pilotaż. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, ilu artystów dolnośląskich uda nam się pokazać we Wrocławiu. I proszę trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku udało nam się jako OKIS-owi zdobyć więcej środków finansowych na ten, moim zdaniem, bardzo ciekawy projekt.